Jak działa sonda von Neumanna? Amerykański naukowiec pochodzący z Węgier zaproponował na przełomie lat 40. i 50. projekt urządzeń, które mogłyby budować swoje własne kopie, czyli maszyny samoreplikujące się. Oczywiście początkowo zakładano, że będą one budowały własne kopie z zapasów posiadanych już części. Dopiero później ta myśl została rozwinięta o to, że te maszyny samoreplikujące mogą wykorzystywać otaczające je surowce naturalne. Oczywiście taka maszyna miałaby pozyskiwać energię oraz potrzebne surowce ze środowiska i następnie wykorzystywać je do budowania własnych kopii. To już był taki rozwinięty pomysł. Po tym pomyśle, gdy ta maszyna miała użytkować już posiadane zapasy części. Oczywiście ten proces budowania własnej kopii miał przebiegać bez ingerencji ludzi. Ta maszyna miałaby posiadać umiejętności i środki, żeby budować własne kopie. Oczywiście von Neumann nie miał na myśli zastosowania takich maszyn do badania podboju kosmosu. To dopiero później inni połączyli jego pomysł, czyli pomysł na maszyny samoreplikujące się, z eksploatacją kosmosu. I w ten sposób powstał pomysł sond kosmicznych, a dokładnie sond von Neumanna. Jest to oczywiście jak na razie urządzenie czysto hipotetyczne. Na razie nie posiadamy odpowiednich umiejętności i środków, żeby takie maszyny wybudować. Ale po pierwsze, byłyby to sondy, które byłyby zdolne do podróży międzygwiezdnych oraz, co oczywiste, do budowy własnych kopii z takich podstawowych dostępnych surowców, które pozyskiwałyby po dotarciu do miejsca docelowego. Czyli w skrócie, budujemy sondę, wysyłamy ją do jakiejś pobliskiej gwiazdy, do pobliskiego systemu gwiezdnego. Tam taka sonda, oczywiście pozyskując dostępne surowce, na przykład wykorzystując surowce, które znajdują się na planetoidach czy też księżycach, i rozpoczyna budowę swojej kopii. Chociaż tych kopii oczywiście może być nieograniczona ilość, ograniczona tylko dostępnymi surowcami. I część z tych kopii oczywiście rozpoczyna dalszą podróż do kolejnych systemów gwiezdnych, a część tych kopii może rozpoczynać na przykład badania w systemie gwiezdnym, do którego dotarła ta pierwsza sonda. I oczywiście te dalej wysłane sondy docierają do kolejnych systemów gwiezdnych i wszystko się powtarza. Budowa kolejnych kopii, które wyruszają do kolejnych systemów gwiezdnych i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu takie sondy mogłyby w dosyć szybki sposób, oczywiście w szybki sposób, jeśli chodzi o standardy kosmiczne, mogłyby docierać do gigantycznych ilości systemów gwiezdnych. Według niektórych obliczeń takie sondy, gdyby mogły poruszać się z prędkością wynoszącą 10% prędkości światła, to dotarcie do całej naszej galaktyki, to znaczy dotarcie tych sond do wszystkich gwiazd, systemów gwiezdnych w naszej galaktyce, zajęłoby tylko 500 000 lat. Tak tylko. Ponieważ wiedząc, jak gigantyczna jest nasza galaktyka, ile miliardów gwiazd, systemów gwiezdnych znajduje się w tej galaktyce, wtedy te 500 000 lat to tylko 500 000 lat. Jaki jest jednak sens wysyłania takich sond? Oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby dotrzeć do tej gwiazdy, do tego systemu gwiezdnego i się rozmnożyć, skopiować i wysłać swoje kopie dalej. Chodzi też o badanie, o zdobywanie informacji. Te kopie, które oczywiście w dużej części byłyby wysyłane dalej do kolejnych systemów, do kolejnych gwiazd, to jednak część z nich mogłaby pozostawać na miejscu oraz pozyskiwać informacje o tym systemie, o jego budowie, o dostępnych surowcach, o warunkach tam panujących. Ogólnie przeprowadzałyby te sondy bardzo szerokie badania i te informacje mogłyby przekazywać na Ziemię. Może nie mogłyby, tylko by po prostu przekazywały te informacje
na Ziemię. Czyli to taka funkcja naukowa. Dzięki temu, że to rozprzestrzenianie się sond von Neumanna byłoby bardzo szybkie, wówczas te informacje o otaczającym nas wszechświecie, o naszej galaktyce, docierałyby do nas w bardzo szybki sposób. W sposób szybszy niż miałoby to miejsce, gdybyśmy budowali takie sondy na Ziemi i następnie wysyłali je dalej. Ponieważ jednak te możliwości, które nas ograniczają, jeśli chodzi o wysyłanie tych sond, o czekanie, kiedy dotrą, o zbieranie przez nie, o czas, kiedy zbierają informacje, są na tyle duże, że taka wykorzystywania samoreplikujących się sond jest o wiele, wiele lepsza, szybsza i skuteczniejsza. One dzięki temu, że wykorzystują zastane surowce, budują swoje kopie w bardzo dużych ilościach i mogą badać miejsce, do którego dotarły, ale też wysyłają kolejne sondy dalej do nawet kilkunastu układów słonecznych, do kilkunastu systemów gwiezdnych, które oczywiście są po dotarciu badane, sondy budowane są kolejne i tak dalej, samonapędzające się koło. Czy jesteśmy obecnie w stanie zbudować takie sondy? Już na to pytanie odpowiedziałem. Na razie nie mamy takiej możliwości. Nie mamy też możliwości wysyłania ich z odpowiednią prędkością, wynoszącą choćby te 10% prędkości światła. Oczywiście, sondy von Neumanna mogą spełniać też inne funkcje, nie do końca naukowe, ponieważ takie sondy mogą być na przykład tak zwanymi sondami Berserk, czyli sondami mającymi za zadanie nie badać, tylko niszczyć każde napotkane życie. Oczywiście one by działały w troszkę inny sposób. One na przykład po dotarciu na miejsce w ukryciu by się samoreplikowały, tworzyłyby swoje kopie, aż do momentu, gdy byłyby pewne, że są w stanie to zastane życie zniszczyć. I później oczywiście część kopii wyruszałaby dalej, nie pojedyncze sondy, tylko już takie roje sond i one każde spotkane, wykryte życie po prostu by niszczyły. Nie chcemy mieć konkurencji w galaktyce. Uważamy, że każda obca forma życia, nawet nie cywilizacja, tylko zwykła forma życia, może stanowić dla nas zagrożenie, więc je eliminujemy. Eliminujemy wszystkie formy życia. Mogą też być oczywiście sondy kolonizacyjne. Takie, które po pierwsze po dotarciu na miejsce i stwierdzeniu, że jest możliwe przystosowanie tego nowego miejsca do warunków odpowiadających naszemu życiu, rozpoczynałyby proces terraformacji, czyli przystosowania tego miejsca do zasiedlenia go przez ludzi. Albo przez ludzi, którzy po jakimś czasie docierają na to miejsce, albo takie sondy posiadałyby już zalążki życia, czyli na przykład embriony, czyli na przykład w jakiś sposób to życie niejako przewiezione i po procesie terraformacji, czy też po wybudowaniu odpowiednich struktur, takie sondy mogłyby wychowywać nowe pokolenie, pierwsze pokolenie ludzi w nowym miejscu. I takie sondy kolonizacyjne pozwalałyby na zasiedlanie innych planet, innych miejsc w naszej galaktyce, w wszechświecie, które byłyby miejscami odpowiednimi dla nas. Czyli wysyłamy sondy, które po pierwsze zmieniają warunki na przykład na obcej planecie w warunki nam odpowiadające, gdyby oczywiście taka możliwość istniała, albo te sondy budowałyby odpowiednie struktury w kosmosie z zastanych surowców i albo czekają na nas ludzi, którzy dolecimy z Ziemi, albo też posiadają specjalnie przygotowane niejako zalążki życia i rozpoczyna się hodowla ludzi, odpowiednie wychowanie pierwszego pokolenia ludzi i oczywiście ci ludzie już mogą tam w jakiś sposób żyć. No i oczywiście tutaj również samoreplikowanie się, docieranie do wielu
różnych systemów gwiezdnych i takie sianie życia ludzkiego po całym wszechświecie. Kolejną możliwością są sondy Bracewella, czyli sondy będące w stanie nawiązywać kontakt z obcymi formami życia. Choć tutaj oczywiście rozróżnijmy życie od cywilizacji, więc powinniśmy powiedzieć, będą one miały na celu nawiązywanie kontaktu z obcymi cywilizacjami. I taka sonda poszukiwałaby śladów obcej cywilizacji i próbowała się dzięki rozwiniętej sztucznej inteligencji z tą cywilizacją porozumieć. Gdyby oczywiście to było możliwe i gdyby nie mogło i gdyby nie stanowiło to zagrożenia dla ludzi. Więc tych możliwości jest wiele. Pojawiają się pytania, czy tak proste i skuteczne sposoby nie powinny być używane przez każdą w miarę zaawansowaną cywilizację, może nie w miarę, tylko już cywilizację na wyższym stopniu zaawansowania niż nasza. I dlaczego śladów takich sond nie znajdujemy wokół siebie? Ponieważ gdy cywilizacja dociera na odpowiedni poziom zaawansowania, to najprawdopodobniej, no, patrząc tak z ludzkiego punktu widzenia, powinna ona rozpocząć budowę tego typu sond, żeby zbadać kosmos, albo żeby też ten kosmos wyczyścić, albo żeby się skomunikować z tymi innymi cywilizacjami. Tutaj oczywiście po pierwsze, albo ktoś takich sond nie wybudował, albo one do nas nie dotarły, po drugie, albo po trzecie, takie sondy nawet po przeprowadzeniu badania są bardzo trudne do wykrycia. Czyli na przykład w naszym Układzie Słonecznym mogły kiedyś być takie sondy, mogły zbadać cały nasz układ, stwierdzić, że tu nic ciekawego nie ma i albo polecieć dalej, albo po prostu gdzieś one krążą, gdzieś się znajdują, albo uległy samolikwidacji. Zbadaliśmy, więc po co zostawiać po sobie ślady? Czyli to, że tych sond nie ma, wcale nie oznacza, że życia we wszechświecie nie ma. Ono jak najbardziej może w nim być, tylko że może jeszcze na niego nie trafiliśmy. A sam pomysł tych sond samoreplikujących się jest bardzo ciekawy. To umożliwiłoby nam w takiej oczywiście większej skali czasowej zbadać duże obszary naszej galaktyki, gdyby oczywiście to było takie proste i gdyby ta ilość informacji pozyskiwana z zewnątrz dawałaby się przetworzyć. Chociaż myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że zbudujemy tego typu sondy, chociaż nie tak bliskiego, jak byśmy chcieli, i że opracujemy odpowiednie środki, żeby te sondy mogły być wysyłane z odpowiednią prędkością i żeby mogły w odpowiedni sposób badać te układy słoneczne. To nie jest takie proste, ponieważ zbadanie samej Ziemi nam zajmuje dużo czasu, a jeszcze wszystkiego nie wiemy, co dopiero badanie miejsc zupełnie nam obcych. Ale myślę, że to są problemy rozwiązywalne i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu rzeczy były w przyszłości stosowane. Tylko że to zajmie nam jeszcze dziesiątki, jeśli nie setki lat. Ale jak najbardziej jest to możliwe do wykonania. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.